Koncepcja wykładu powstała w momencie, gdy chcieliśmy pokazać studentom, że faktycznie współpracujemy z przemysłem i to, czego będą się uczyli podczas tego wykładu, może zostać wykorzystane właśnie w przyszłej ich pracy. Dlatego przychodzą tu potencjalni pracodawcy, firmy, które wprowadzają innowacyjne techniki w swoich produktach. No i chcemy zachęcić studentów do tego, żeby podejmowali wyzwania prowadzone na wykładzie w kierunku późniejszej ewentualnej współpracy z tą daną firmą. Prezentacja dotyczy układów, które są produkowane, budowane przez firmę Elester PKP. Są to układy do automatyki zdalnego sterowania, układami energetycznymi niskiego i wysokiego napięcia. Ci konstruktorzy, którzy tam występują na sali, przedstawiają zagadnienia takie, jakie widzą, w jaki sposób się z nimi na co dzień ścierają. To są ludzie, którzy bezpośrednio są zatrudnieni przy budowie tych urządzeń, którzy pracują z narzędziami, o których mówią i pracują nad produktami, o których opowiadają, mam nadzieję, w dosyć ciekawy sposób. No tak, to przede wszystkim wprowadzają nowe treści do naszych wykładów, czyli takie powiew praktyki. Przedstawiają rzeczywiste, funkcjonujące już rozwiązania. Przedstawiają te, czego my na wykładach nie pokazujemy, czy potencjalnych zagrożeń wynikających ze złej konstrukcji tego typu systemów, bo ponieważ my jako uczelnia i jednostka badawcza nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, oni weryfikują to w trybie rzeczywistej pracy tego urządzenia na rzeczywistym obiekcie. Także do naszego wykładu wprowadzają wręcz nieocenione, ciekawe treści.